Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Rząd, składając ten projekt ustawy, przyznał się tym samym do katastrofy swojej polityki finansowej i mamienia Polaków opowieściami o Zielonej Wyspie. Obniżenia tempa wzrostu PKB za obecnych rządów wynosiła 4,4% i jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Według rządzących dziura budżetowa wynosi już 24 miliardy złotych. Jednak w rzeczywistości brakuje dużo więcej i rząd chce ratować się jeszcze pieniędzmi z NBP około 5 miliardami złotych oraz dywidendą ze spółek Skarbu Państwa. Zapowiada oszczędności na samym sobie, ponad 8 miliardów, co jest o tyle niewiarygodne, ponieważ to za tego rządu zwiększyło się zatrudnienie w administracji o około 100 tysięcy osób. Została zapowiedziana rekordowo niska waloryzacja emerytur i rent w przyszłym roku. Miliony Polaków będą zatem żyły w jeszcze większej biedzie, bo życie jest coraz droższe i ceny idą w górę. Nie będzie inwestycji. Ciągle pozostaną niedokończone drogi i niedofinansowana służba zdrowia. Obecna sytuacja finansów publicznych to nie jest przypadek. To istota tej władzy, którą charakteryzuje niekompetencja. Karuzela zadłużenia, dramatyczny spadek dochodów, życie na kredyt bez pokrycia to efekty rządów Donalda Tuska. Żadne z rozwiązań, o których mówi premier przy okazji nowelizacji tej ustawy, nie rozwiąże problemów. To jedynie odsuwane w czasie zapaści finansów publicznych i rozpaczliwe ratowanie jeszcze chociaż na kilka miesięcy wpływów oraz władzy. Obecny rząd już zwiększył zadłużenie państwa o blisko 400 miliardów złotych, które będą spłacały następne pokolenia. W tym czasie wyśmiewane przez ministra finansów Węgry odnoszą sukcesy po reformach Orbana i mają już mniejszy deficyt budżetowy, wyższe oceny gospodarki przez Unię Europejską i spłacą przed terminem ostatnią ratę swego długu wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. O sytuacji Polski pod obecnymi rządami świadczy najlepiej ekspresowe tempo prac nad ustawą zawieszającą pierwszy próg ostrożnościowy. Nawet w rządzącej partii jest sprzeciw wobec tej szkodliwej polityki. Przypomnijmy, 3 posłów Platformy Obywatelskiej złamało dyscyplinę partyjną i zamiast głosować za, wstrzymało się od głosu przy jej procedowaniu w Sejmie. Uzasadniając swoją postawę, Jarosław Gowin podkreślił, że pierwszy próg ostrożnościowy chronił miliony Polaków przed brakiem odpowiedzialności ze strony polityków, przed nieodpowiedzialnym zadłużaniem się. Cytuję, to jest kupowanie sobie czasu przez premiera w sposób bardzo kosztowny, w sposób, który będzie prowadził do zadłużenia i obecnego pokolenia, i następnych pokoleń. I jeszcze zacytuję fragment spisu Jarosława Gowina na blogu. Platforma wielokrotnie obiecywała równoważenie budżetu. Tymczasem mamy rekordowy deficyt i ciągle rosnący dług. Rząd powinien jak najprędzej pokazać, gdzie zamierza znaleźć 8 miliardów złotych oszczędności, a wtedy mogłoby się okazać, że możliwe są większe cięcia i radykalne zwiększenie długu nie jest konieczne. Najgorsze jest jednak to, cytuję nie posła Prawa i Sprawiedliwości, ale posła Platformy Obywatelskiej, że wszystko to robione jest na chybcika i przez to jest zupełnie niepoważne. Nie można w imię doraźnych celów zmieniać norm prawnych, które miały właśnie przed takimi sytuacjami zabezpieczać. Rozmiar dziury budżetowej nie mógł przecież zaskoczyć premiera i ministra finansów, bo już od miesięcy było wiadomo, że jest problem z dochodami budżetowymi. Minister finansów rąbnął się w obliczeniach o 24 miliardy złotych. I dlatego w trybie pilnym mamy dziś zmieniać prawo, pytał retorycznie poseł Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin. Rodzi się więc pytanie,
Jak długo jeszcze Polska może znosić rządy tak nieodpowiedzialne? Eugeniusz Kłopotek, inny poseł koalicji, parlamentarzysta rządzącej koalicji, jest przekonany, że duet Tusk-Rostowski powinien odejść, bo inaczej PO przegra najbliższe wybory z kretesem, a PSL nie przekroczy progu. Cytuję, doszliśmy do pewnej granicy, stwierdził poseł, również wewnątrz koalicji, w tym składzie i przy tak prowadzonej polityce ten wóz już nie pociągnie. Koniec cytatu. Trudno się z posłem Kłopotkiem w tej materii nie zgodzić. Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje w obecnej sytuacji o powołanie Komisji Śledczej do spraw finansów publicznych. Jest to niezbędne, by wyjaśnić faktyczny, a nie kreatywno-propagandowy stan finansów publicznych i zadłużenie kraju. Wszystko wskazuje bowiem na to, że przygotowując obecny budżet, minister Rostowski i premier Tusk wiedzieli, jaki jest realny stan finansów. Niezbędna jest zatem komisja śledcza w celu wyjaśnienia, dlaczego i w jakim stopniu premier i jego minister finansów okłamali społeczeństwo. Komisja śledcza działa w szczególnym trybie na podstawie kodeksu postępowania karnego i niezależnie od innych organów. Bez jej powołania niestety może być nadal sytuacja, że premier i minister finansów będą mijać się z prawdą i ukrywać realną sytuację finansów państwa oraz uciekać od odpowiedzialności. Wysoka Izbo, po przemyśleniu sytuacji doszedłem do wniosku, że pewnie rządząca Platforma Obywatelska przeforsuje tę ustawę, ale chociaż w imię prawdy zmieńmy jej tytuł i nazwijmy ją ustawy o finansach publicznych, tylko o ustawy o zadłużeniu przyszłych pokoleń. I w związku z powyższym składam niniejszą poprawkę do laski marszałkowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Biuro Legislacyjne to przygotowało. Także zaręczam pana senatora, że od strony legislacyjnej jest poprawne, od merytorycznej słusznie, a od politycznej to już w waszych rękach sprawa. Dziękuję bardzo, panie senatorze.